W ostatniej kolejce fazy grupowej na stadionie w Kurytybie Rosjan czeka arcytrudne zadanie. Aby zagrać w 1/8 finału, muszą pokonać rewelacyjną Algierię. Siłą ekipy Fabio Capello na tym turnieju miał być fakt, że jest ona złożona jedynie z zawodników Krajowej Ligi. To jedyna taka drużyna na tym turnieju. Młodzi zawodnicy tacy jak Kanunnikow czy Kokoryn mieli się wypromować i już wkrótce szaleć na boiskach zachodniej Europy. Historia pokazuje jednak, że opuszczenie własnego podwórka to zazwyczaj niedobre rozwiązanie dla rosyjskich piłkarzy. Najlepszym przykładem jest Andriy Arshavin. Można powiedzieć, że ten zawodnik w pojedynkę doprowadził do zdobycia Pucharu UEFA przez Zenit Sankt Petersburg, a kilka tygodni później w pojedynkę rozniósł w pył Holendrów i wraz z reprezentacją i jej trenerem Kusem Hiddinkiem doszedł do półfinału Euro w Austrii i Szwajcarii. Kilka miesięcy później wylądował w Londynie, zaczął z wysokiego C, bo od 4 goli na Anfield Road, ale potem tracił zaufanie trenera Arsena Wengera, rzadko był jego jokerem. Przed Euro 2012 wrócił do kraju, do Zenita, aby odzyskać miejsce w reprezentacji. Odzyskał je, ale na Euro słabo się spisywał, potem stracił kolejne miesiące w Arsenalu, wrócił znów do Ligi Rosyjskiej. Jego talent rozmył się, miał być wielkim gwiazdorem, ale jego sprzymierzeńcem nie był także bardzo trudny charakter. Nie udało się także Romanowi Pawliuczence. Śpiący gigant, jak mówili o nim w Rosji, miał w Tottenhamie być następcą Dimitara Berbatowa. Nic z tego nie wyszło i były napastnik Spartaka wkrótce wrócił do innego moskiewskiego klubu, a więc Lokomotivu. Swoich możliwości w Anglii nie potwierdził także Jurij Żirkow, nazywany przez kibiców rosyjskim Ronaldinho. Umieszczony przez wielu w 11 Euro 2008 w Londynie, a w zasadzie grając w barwach The Blues, zapisał się jedynie tym, że zdobył piękną bramkę w Lidze Mistrzów na Łużnikach, a więc to pokazuje, że najlepiej czuł się na własnym podwórku. Swoich możliwości nie wykorzystał także Ałan Dzagojew. Marnuje swój talent. Człowiek, który kiedyś zachwycał w barwach CSKA na Old Trafford. Zawodnik, który podczas Euro strzelił 3 gole, m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonał Przemysława Tytonia. Rosjanom poza własnym krajem nie najlepiej się wiedzie i tak jak dla nich wyjazd z własnego kraju oznacza spore problemy, tak samo dla polskich piłkarzy wyjazd do Rosji oznacza osiągnięcie szczytu możliwości lub zastopowanie kariery, które bardzo często kończy się powrotem do Polski. Dla nas najlepszym przykładem może być Dawid Janczyk, popularny Murzyn po wspaniałych występach w Legii Warszawa i na Mistrzostwach Świata do lat 20 w Kanadzie. Został za duże pieniądze kupiony przez CSKA Moskwa. Tam był zmiennikiem Wagnera Lov i Żo, którego teraz też możemy obserwować na Mundialu. Tam nie zrobił kariery, nie poradził sobie także na różnych wypożyczeniach, chociażby w Belgii. Nie poradził sobie także w Polsce. W końcu w bardzo młodym wieku przestał grać w piłkę. Kiedy kilka miesięcy temu spotkałem go w budynku klubowym przy Łazienkowskiej, nie spodziewałem się, że kilka dni później gruchnie wiadomość o tym, że Dawid Janczyk nie skorzystał z szansy, nie skorzystał z pomocy Legii, która wyciągnęła do niego pomocną dłoń. Wtedy cała Polska dowiedziała się o jego poważnych problemach, także z alkoholem. No i dzisiaj o Dawidzie Janczyku słuch zaginął. Swojej szansy w Rosji nie wykorzystał także Grzegorz Piechna, popularny kiełbasa, król strzelców wszystkich klas rozgrywkowych w Polsce, począwszy od czwartej ligi. Był także królem strzelców w Ekstraklasie w barwach Korony Kielce, zadebiutował nawet w reprezentacji, zdobył bramkę. No i klub z Kielc skorzystał skrzętnie z okazji, by zarobić, sprzedał Piechnę do Torpedo Moskwa. Tam chwilę po zmianie trenera Piechna popadł w niełaskę, wrócił do Polski jedynie z podreperowanym stanem konta. Instynktu strzeleckiego nie odzyskał ani w Widzewie, ani w Polonii, a dziś pogrywa w trzeciej lidze i przewozi węgiel w firmie teściowej. Poza tym w Rosji różnie układały się losy Wojciecha Kowalewskiego, popularny gibon. Swego czasu miał fantastyczne występy w Spartaku, wskoczył nawet między słupki bramki reprezentacji Polski. To on grał w słynnym meczu z Portugalią na Stadionie Śląskim, no ale potem słabsze występy, utrata miejsca w kadrze na rzecz
Artura Boruca i z czasem po kilku latach Kowalewski został zesłany na piłkarski Sybir, a konkretnie musiał grać w Sybirze Nowosybirsk. Dziś jest ekspertem telewizji polskiej. Rafał Murawski także nie przebił się w Rosji. Z Lecha Poznań powędrował do Rubina Kazań. Brał udział m.in. w historycznym zwycięstwie klubu z Kazania na Camp Nou. No ale okazało się, że nie znalazł uznania w oczach trenera Kurbana Berdyjewa i aby uzyskać miejsce w kadrze na Euro 2012 wrócił do Poznania. Trener Smuda rzeczywiście znalazł dla niego miejsce nie tylko w kadrze, ale i na boisku podczas polsko-ukraińskich mistrzostw, ale jak Muraś grał na tamtym turnieju i kto pozwolił Czechom wyprowadzić zabójczą kontrę we Wrocławiu, dobrze pamiętamy, ale już nie wracajmy do tych traumatycznych przeżyć. Powiedzmy też, że szczytem możliwości gra w Rosji okazała się dla Marcinów, Kusia i Kowalczyka oraz Mariusza Jopa. Tym dwóm ostatnim nawet otworzyła ona bardzo szeroko drzwi do gry w reprezentacji Polski. Mieliśmy także nie tak dawno trio wzorowane na tym z Dortmundu. Mieliśmy w Groznym. Makuszewski już wrócił do kraju. Marcin Komorowski i Maciej Rybus byli co jakiś czas trapieni urazami. Nie było po nich widać specjalnego rozwoju, kiedy przyjeżdżali na kadrę, no ale Maciej Rybus na pewno będzie pozytywnie wspominał pobyt w Groznym, kiedy już dobiegnie końca, bo przecież kiedyś za dobry mecz otrzymał w nagrodę samochód. Myślę, że jest to uczciwa transakcja ze strony włodarzy klubu. Do Rosji, do Krasnodaru powędrował nie tak dawno także Artur Jędrzejczyk. Wydaje się, że Jędza poradziłby sobie spokojnie w lepszej lidze z lepszymi rywalami, no ale jednak wybrał Rosję. Być może okazuje się, że wybrał pieniądze. Mam nadzieję, że kariera Jędrzejczyka może jeszcze troszeczkę ruszy do przodu. Bardzo wyraźnie widać, że dla Rosjan wyjazd z kraju nie jest dobrym rozwiązaniem, a dla Polaków podróż do Rosji też nie jest niczym dobrym, bo zazwyczaj to stopuje karierę bądź oznacza szczyt ich możliwości. A jakie możliwości pokażą Rosjanie w meczu z Algierią, a może w kolejnych fazach Mistrzostw Świata, o tym przekonamy się już niedługo.